Dobrze. Witam Państwa na spotkaniu z Wojciechem Orlińskim, autorem książki, biografii Stanisława Lema, właśnie Lem, życie nie z tej ziemi, którą można zakupić tutaj obok. Bardzo polecamy. I tak, więc może może najpierw opowiesz, skąd w ogóle zainteresowanie Lemem? No oczywiście, przepraszam, dlaczego pomysł na tę książkę, a nie inną? Przepraszam, bo Austrii zdaje się, że ponieważ się przyjaźnimy na Facebooku, to on wie, że najbardziej nienawidzę tego pytania, więc oczywiście, że muszę od niego zacząć. Bardzo lubię Lema od dziecka, już tak wiele razy opowiadałem tę anegdotę, jak w dzieciństwie przeczytałem Dzienniki Gwiazdowe, że też już bym troszeczkę wolał do tego nie wracać, bo to już jest jakiś, w każdym razie, fanowski stosunek rzeczywiście mam do jakichś przygnębiająco długiego czasu, do jakichś 40 lat i w związku z tym jakby już ten moment, w którym mnie to zainteresował, mi mknie w jakichś pobrokach podświadomości głębokiej, w której ten Lem mi głęboko wsiadł i wyznacza moje poczucie humoru, mój światopogląd, bardzo dużo różnych moich rzeczy, więc w ogóle nie umiem sobie wyobrazić alternatywnego życia samego siebie, gdybym jako dziecko nie połknął tego Lema. To, więc w ogóle po prostu to ja jestem zainteresowany Lemem, a nie zainteresowanie Lemem się wzięło ze mnie. Jakiś czas temu napisałeś książkę Co to są cepulki? Wszystko o Lemie, no więc... Nie lubię pytań o tytuły, ponieważ oczywiście nigdy nie wymyśliłem sam sobie tytułu, więc to zawsze te tytuły są skutkiem jakichś... Tak samo oczywiście, że już było wiele takich uwag, że tytuł nie pasuje do tej książki, bo właśnie pokazuje tutaj, że życie Lema było bardzo z tej ziemi właśnie. Tylko więc pewnie lepszy byłby tytuł właśnie zwyczajne życie, banalne życie, nieciekawe życie, jakoś wydawnictwo nie chciało. Takiego tytułu, więc owszem, oba te tytuły są prowokacyjne, są w gruncie rzeczy wbrew treści. No więc tak, ale kiedy w ogóle zakiełkował pomysł, żeby rzeczywiście wziąć się za taką... konkretnie biografię Lema. Moje odpowiedzi będą zawsze takie rozczarowujące. No kiedy wydawnictwo mi zaproponowało napisanie biografii Lema. Przepraszam, ale to ja może kiedyś będę miał taki poziom życiowy, takie będę niby nazwisko, że tak sobie sam z siebie wymyślam i wydawcy będą się ustawiać w kolejce, żeby realizować moje marzenia. Generalnie już osiągnąłem ten etap, poznacie po tym, że ukaże się moja książka pod tytułem Podróże po Polinezji Francuskiej, więc dopóki takiej książki nie ma, to ja jednak po prostu piszę to, na co mam zainteresowanie wydawcy. I jak długo w ogóle trwało... Trwał proces tworzenia tej książki. Nie? No rzeczywiście, więc najpierw od razu właściwie rozbiłem się o dwa problemy. Znaczy stosunkowo szybko powstał ten pierwszy rozdział, chociaż oczywiście ten, który jest tutaj, jest już drugą wersją pierwszego rozdziału, ale powiedzmy już stosunkowo szybko jakoś poradziłem sobie z tym etapem dzieciństwa. Na potem właśnie wszedłem w drugą wojnę światową i poczułem, że ten temat mi po prostu przerasta i że w ogóle nie jestem w stanie tego napisać, bo jednak zaskoczyło mnie to, teraz to brzmi okropnie banalnie, ale rzeczywiście zanim tego nie zacząłem pisać, nie wiedziałem, że wojenne przeżycia Lema były aż tak straszne, bo na swoje usprawiedliwienie mam to, że on w tych licznych wywiadach na ten temat bagatelizował to, upiększał jakoś, tak lekceważąco to opisywał, właściwie to wyglądało jak jakaś taka przygoda młodzieńcza, zwłaszcza w tej pierwszej wersji, jaką powiedział Beresiowi, kiedy po prostu pracował sobie w jakimś warsztacie i rozmontowywał zepsute czołgi. Właściwie pomyślałem sobie, to niemalże znam ludzi, którzy gotowi byliby w ogóle zapłacić, a nawet może ja bym zapłacił za taką przyjemność, że ciąć palnikiem stare KW-2. Może sam bym nawet, na pewno bym chciał, jak gdyby była taka okazja, jak gdyby ktoś zawołał. Więc brzmiał to jak zabawa. Oczywiście okoliczności tej zabawy, uświadomiłem sobie dopiero jakby robiąc research do tego rozdziału. Nie lubię używać jakichś takich wielkich słów, ale to naprawdę byłem o krok w ogóle jakiejś depresji. Czytanie o tym wszystkim jest ciężkie, mówiąc bardzo łagodnie.
No i jednocześnie właśnie znaczy prosiłem rodzinę o wydanie tych, znaczy dostęp do korespondencji znaczy tej nieopublikowanej jeszcze i do innych tego typu dokumentów i to też nie było tak, że oni od razu, jak im to zaproponowałem, to od razu powiedzieli, nie ma sprawy, proszę tu sobie pogrzebać w tej szafie i wyciągnąć, co tam jest, więc to troszeczkę wszystko razem trwało, więc miałem z kolei taki moment, w którym czułem, że ta książka w ogóle nigdy nie powstanie i wtedy z kolei błagałem wydawnictwo, żeby z powrotem, żeby mi zwrócił zaliczkę i właśnie niestety mi tylko przedłużali termin, w sumie to właśnie już trzeci kolejny. Więc to był główny, znaczy jakby nieproporcjonalnie dużo zajęło mi to. Znaczy opisuję tutaj coś w sposób skondensowany, ale to chyba z rok albo półtora, już w ogóle wolę nie pamiętać, ile to trwało. Natomiast jak już po pierwsze skończyłem z tym wojennym rozdziałem i byłem nareszcie, ojejku, Lem przyjeżdża do Krakowa, jak cudownie, no i jednocześnie już właśnie miałem tą korespondencję, to potem z kolei to poleciało dosyć gładko, to potem to już było parę miesięcy. Co cię najbardziej szokowało w tych wojennych, wojennych właśnie losach Lema? Co było takie najbardziej? To będzie, znaczy teraz się bardzo wstydzę, że byłem z tym wszystkim taki, że to bagatelizowałem, bo w gruncie rzeczy no, wszystkie elementy układanki od początku były i właśnie wystarczyło sobie samemu ułożyć, żeby jednak domyślić się, że to nie była taka tylko chłopięca zabawa tymi czołgami, więc znaczy no, będę mówił teraz jakieś okropne banały, że uświadomię sobie, jak strasznie wyglądał los ukrywającego się Żyda w okupowanym Lwowie. Ja świadomie unikam tego typu lektur, nie lubię czytać o takich rzeczach. Musiałem przeczytać mnóstwo zupełnie strasznych rzeczy na ten temat, strasznych wspomnień, bo jakby, no, o ile Lem nie mówił, znaczy mówił dużo, ale zawsze nie na temat, jak teraz już wiem, czytając wracając do tych wywiadów rzek, znaczy uciekał od tematu i omijał, więc tam Beres i Fiałkowskiego próbują coś od niego wydobyć, ale kluczy i właśnie zmienia, po prostu, żeby to właśnie zbagatelizować, żeby nie było też takie dramatyczne, więc... Natomiast no, oczywiście wszędzie to wyglądało strasznie, ale znaczy ogólnie finałem mojej pracy nad tym rozumiem taka ogólna utrata wiary w ludzkość jako taką, to znaczy i domyślam się, że to samo odpowiadało za pewną mizantropię, którą widać w prozie Stanisława Lema, ale takim ogólnym szokiem właśnie... Ponieważ przynajmniej jeden aspekt Holokaustu mam zresearchowany w postaci tego Lwowa, to naprawdę mam teraz tak ogólnie gorsze mniemanie o naszym gatunku niż jeszcze, kiedy byłem skromny, naiwny, pełen optymizmu jakieś 3 lata temu po prostu. To znaczy naprawdę ilekroć tam w prozie Lema widać te jakieś takie żarty właśnie o wyjątkowo obrzydliwej, łysym na całym ciele osobniku tam mieszkającym w jakimś zabitym deskami zakątku galaktyki, że cytuję z pamięci dzienniki gwiazdowe, O tym potworze, który zwie siebie Homo sapiens, właśnie to no po prostu, no tak, teraz rozumiem ten cały gorzkość tego żartu. Znaczy ogólnie to zabija w tobie wiarę w człowieczeństwo, no niestety. Dlatego była taka pierwsza wersja, już to wyleciało w redakcji, ale była taka pierwsza wersja, w której na serio radzę czytelnikowi, że w ogóle nie czytał tego rozdziału, przeskoczył od razu do następnego. Porada jest wycięta, ale prywatnie państwu rozważam, znaczy radzę rozważenie takiego scenariusza, w ogóle nie czytać tego rozdziału. Bo z tego, co właśnie pisałeś, to pewne wątki z tego okresu Lem przemycał w swoich powieściach w sposób taki bardziej... No bo jednocześnie on bardzo chciał o tym wszystkim opowiedzieć, no bo to była właśnie ta jakaś no, najważniejsza, najpotworniejsza, jednak najważniejsza rzecz, która jego w ogóle ukształtowała, już naznaczyła na całe życie ta cała trauma. I w ogóle prawdopodobnie gdyby, to są te różne alternatywne scenariusze, w których życie Lema potoczyło się trochę inaczej, gdyby w ogóle jego pierwszą publikowaną książką był Szpital Przemienienia, czyli zbudowałby nazwiska jako autor właśnie szokujących powieści o II wojnie światowej, to pewnie później napisałby, myślę, że szedłby wtedy bardziej właśnie w stronę realizmu i być może kiedyś by napisał właśnie taką książkę o swoich przeżyciach, tą, za którą by wreszcie dostał tą Nagrodę Nobla, a że z różnych powodów nie mógł tego zrobić wprost, no to właśnie były takie, znaczy były takie różne właśnie aluzyjne motywy i no kiedy wie się, co on przeżył, to strasznie widać podobieństwo w Głosie Pana, w Ewedenie, w Pamiętniku Znalezionym w Wannie, różnych jakichś takich wątków. A także w ogóle widać, że pokazuje kilka takich fragmentów w swojej książce, że na przykład
jest taki fragment na przykład Edenu, że jeśli wyciąć te didaskalia, to po prostu mamy opis takiego czy innego aspektu właśnie Holokaustu we Lwowie. A już szczyt wszystkiego to jest wspomnienie Rapaporta w Głosie Pana. Mhm. Czytałem Głos Pana wiele razy i dopiero za kolejnym razem zwróciłem uwagę na to, jak zręcznie tam Lem przy pomocy stosunkowo prostego szyfru, jakim jest takie żonglowanie stroną czynną i stroną bierną, sugeruje czytelnikowi oraz cenzorowi, o którego mogłoby zadecydować zablokowanie tej książki w 68 roku, że za wszystko razem od początku do końca w tej scenie odpadają Niemcy. No i zmylone tym wszystkim wydawało mi się, że czytam opis takiej ulicznej egzekucji, jakich oczywiście dużo jest w historii Warszawy, no dużo jest w historii miast z generalnego gubernatorstwa. W każdym, no takiej sytuacji, w której Niemcy w zemście za coś tam, że zastraszyć ludność, łapią przypadkowych ludzi z ulicy i na miejscu ich zabijają. Warszawa jest pełna takich tablic pamięci właśnie, że w tym miejscu była. Wydawało mi się, że to jest coś tego typu, coś z tej serii, to co jest opisane w Głosie Pana. Natomiast ponieważ oczywiście Lem nie mógł użyć strony czynnej tam, gdzie opisywał, kto jest odpowiedzialny, znaczy kto jest głównym takim organizatorem tego wszystkiego, czyli właśnie ukraińscy nacjonaliści, którzy z mnóstwa różnych powodów nie można było tego napisać w książce, która miałaby przejść przez cenzurę w roku 68. Byłoby to po prostu szkalowanie bratniego narodu Związku Radzieckiego, a nawet do dzisiaj te tematy są szalenie kontrowersyjne, no, że rzucę tylko hasło jedwabne. Natomiast właśnie Lem nie kłamie w tej scenie, to znaczy nie pisze, że to była egzekucja prowadzona przez Niemców, tylko pisze, że Niemcy są przy tym wszystkim obecni, filmują to, jest tam jakiś żandarm, który wyda jakieś rozkazy, ale tak poza tym właśnie kluczowe sceny właśnie są zawsze właśnie napisane stronobierną, że złapano go z ulicy. I też uderzyło mnie to przy okazji właśnie, że genialnie ten szyfr przetłumaczył na angielski Michael Kandel. Napisałem go do niego w ogóle od razu maila, jak to odkryłem, że czy on to zrobił świadomie. Oczywiście nie, po prostu jako bardzo wierny tłumacz widział, że ma tu stronę czynną i tu stronę bierną, to samo zrobił w języku angielskim. Ale więc jak już wiem, jaki jest klucz do tego szyfru, no to bardzo dokładnie wiem, kiedy się to dzieje i jakie to jest miejsce, że to jest, już nie pamiętam, 1 albo 2 lipca 1941. Oczywiście kiedyś, jak głupi napis, rzuciłem takim beztroską formułę, że pewnie nigdy nie poznamy daty tego wydarzenia. Parę lat później poznałem datę tego wydarzenia. Więc tych takich niespodzianek dla mnie takich tutaj przeważnie nieprzyjemnych w tym rozdziale było sporo, ale też no, jednocześnie jak już wie się, gdzie te szyfry są, no to potem z kolei jest, można się już tylko łapać za głowę, jak mogę być taki głupi, że tych szyfrów nie zauważyłem. Jest ich oczywiście więcej, no najwięcej w tej książce, którą zabraniał później wznawiać, czyli Wśród Umarłych, tak. No i w ogóle to powiedzmy tutaj pierwsze w zasadzie prawdopodobnie bardziej z tych powodów nie chciał wznawiać niż z jakichś innych. Tak mi się wydaje, to znaczy to też być prawdopodobnie nie jest przypadkiem, że w tym samym momencie mniej więcej, w którym Lem postanawia, że nie zgadza się już tego wydawać, pisze właśnie taką jeszcze bardziej zmitologizowaną, jeszcze bardziej pełną szyfrów książkę o swoim dzieciństwie, czyli Wysoki Zamek, które się też układają wszystkie razem w opowieści lwowskie, tak można byłoby zatytułować w jakimś przyszłym, ale takim możliwym dopiero po roku 2077, bo wcześniej raczej nigdy nie będzie zgody na to, żeby to wznowić. No dobra, już nie będę mówił nigdy, bo już się tutaj za bardzo na tym nacinałem. W każdym razie pewnie dlatego on już wtedy konsekwentnie zaczyna budować to ten jakby mitologizowanie swojej przeszłości, świadom tego, że ludzie go tą przyszłość zaczną pytać, więc tak wybiega do przodu, żeby zapchać tych zaspokoić to zainteresowanie opowieściami o życiu Stanisława Lema, żeby ludzie nie zaczęli tego wyciągać wśród umarłych. No właśnie, więc na ile ten wysoki zamek rzeczywiście oddawał to dzieciństwo Lema, na ile rzeczywiście był taką wersją zmitologizowaną? Moim zdaniem dawał trafnie, bo są różne pośrednie relacje i pośrednie świadectwa, które potwierdzają, czyli mniej więcej podobnie go wspominam, na przykład jego nauczyciele gimnazjalni, tam wiele tych jakichś nazw, które się pojawia, są później do wytropienia, natomiast jakby no, Lem nie opisuje tutaj wszystkiego, czyli jakby z wszystkich opowieści na temat dzieciństwa Lema, jakie sam Lem firmował, wyłania się właśnie obraz, tak mi zawsze wydawało, że był tak bardzo
bardzo że jakby wszystkie kluczowe jakieś kwestie dotyczące asymilacji, polonizacji tej rodziny, no, dokonały się w ogóle pokolenie wcześniej co najmniej, czyli że ma takie normalne właśnie polskie dzieciństwo właśnie, tam oczywiście nikt z dzielem tego nie mówi wprost, ale tak wydawało mi się, że no, nie wychodził do kościoła, że gdzieś był ochrzczony, że pewnie miał pierwszą komunię, że pewnie maturę zdawał z religii chrześcijańskiej, no bo z jakiej, no właśnie, ale to nie Lem tak mówił, to tylko nas tak zmylało. Chyba w którymś wywiadzie, zresztą chyba nawet pisał wprost, mówił wprost, że był wychowywany w wierze katolickiej bodajże. Bo to nie jest tak do końca nieprawda, to znaczy oczywiście, no właśnie Lem nie oszukiwał nigdy w tych sprawach, no tylko, że znaczy, oznacza to po prostu, że dobrze ją znał, natomiast jednak, no jednak katechezę miał z religii mojżeszowej, na co są tak zwane kwity. No i więc powiedzmy już po w takim razie przechodząc powiedzmy trochę dalej, to już jak powiedzmy po wojnie Lem się przeprowadził do Krakowa. No, i... no właśnie, bardzo się ucieszyłem, jak doszedłem do tego momentu. No więc tutaj może jak to w ogóle wyglądało, to dlaczego Kraków i jak to... Jak... Więc też na temat powodów, dla których wyjechał do Krakowa, Lem też nigdy wprost i nigdy tak do końca, znaczy nie chciał tego mówić. Znaczy, a w gruncie rzeczy to od razu jest też takie pytanie, które się nasuwa, że większość tych repatriantów wyjeżdżających z Lwowa trafiało albo do Wrocławia, albo jeżeli pociąg ich zatrzymał gdzieś wcześniej, to na przykład właśnie część trafiła na Górny Śląsk, ale w ogóle Kraków jest stosunkowo rzadkim momentem w tych opowieściach, więc tu się pojawia kapitalna, w ogóle uboczna historia, czyli rodzina zaprzyjaźniona z Lemami jeszcze w ogóle od czasu sprzed, nawet nie drugiej, tylko pierwszej wojny światowej. I właśnie tutaj, tylko boję się, że pomylę, bo to są trzy pokolenia, więc tym przyjacielem, który ich tutaj prawdopodobnie ściągnął, był pan Karol Kołodziej, który tutaj znalazł się jakoś dużo wcześniej podczas okupacji niemieckiej i więc tu już miał jakiś biznes. Lem parokrotnie o tym mówił, tylko właśnie na przykład nie podając nazwisk, troszeczkę właśnie też klucząc z różnymi szczegółami. Czyli jest jakiś taki jego jeden wywiad, w którym to wygląda, jakby w ogóle było takie coś, że przypadkowo w tym pociągu spotykają właśnie znajomość z czasu przedwojennych, którym tak po prostu mówi, że tu jest takie mieszkanie i na nich czeka. Natomiast wygląda na to, że to było w ogóle coś, co było planowane z wyprzedzeniem, znaczy, że jakby co ustawia ich od razu jednak w korzystniejszej sytuacji niż, bo jakby większość tych repatriantów, znaczy takich, którzy niczego nie mieli jakoś uzgodnionego, no to ich po prostu wywalano z pociągu na jakimś zrujnowanym dworcu i tam koczowali potem tygodniami. Natomiast oni już przynajmniej wiedzieli, że czeka na nich jakiś konkretny kąt na ulicy Śląskiej. Niezbyt luksusowy jak na dzisiejsze warunki, ale niewątpliwie atrakcyjniejszy od koczowania na dworcu. Więc też to jest od razu strasznie ciekawe, dlaczego Lem to tak konsekwentnie ukrywał, to znaczy też wygląda na to po prostu, że ta rodzina nie bardzo chciała, żeby za dużo opowiadano o tych ich związkach, bo tam jest też historia taka, że bardzo dużo oni pomagali im właśnie w okupowanym Lwowie, a no właśnie to jest jeden z tych powodów, dla których potem człowiek traci wiarę w homo sapiens. Znaczy znalazłem to w wielu innych jakby pamiętnikach, więc jakby doskonale sobie zdaję sprawę teraz, rozumiem ten strach. Ten strach świetnie opisały właśnie Bikont i Szczęsna w książce My z Jedwabnego. Przepraszam, że znowu wrócę do Jedwabnego, ale wtedy mi się jeszcze wydawało, że rozumiem, jakaś wioska gdzieś tam daleko, ale przecież nie jakieś duże miasto, czego tu się bać. Można się przyznać, że się pomogło tak wybitnej rodzinie. No jednak z różnych relacji wynika, że lepiej nie było się do tego przyznawać, bo same nieprzyjemności naprawdę się wynikało z tego, że się było z sprawiedliwym wśród narodu świata. Znaczy lepiej to było nie mówić, bo przyjdą jacyś ludzie, będą pytać, gdzie to złoto schowałeś, które ci Żydzi płacili za tą pomoc. To było groźne, no mówiąc łagodnie. Znaczy nigdy nie było to bezpieczne i nie wiem, czy dzisiaj jest. Więc Lem, to tak w ogóle Lem był, studiował medycynę. No i jak to się stało, że nie został słynnym lekarzem jednak? No jest to właściwie zagadka, bo też moim zdaniem tutaj nie można wierzyć Lemowi, to znaczy to... I tak ogólnie przekonałem się przy tym wielokrotnie. Też nie mogę wysłuchać całej prelekcji, która była przed nami, ale też to coś, że Kongres Futurologiczny jest inspirowany właśnie tymi wydarzeniami w Chicago, to jest taka no, oczywista interpretacja, która się nasuwa, jak się czyta o tych wydarzeniach. Więc kiedy miałem możliwość spotkać Lema, to go zapytałem, to wprost on kategorycznie w ogóle wykluczył, że w życiu w ogóle nic nie słyszał o tych
No więc nie wierzę tutaj Lemowi, prawdę mówiąc. No i też w sprawie jego wyjaśnień, że głównym powodem było to coś, że nie chciał być wcielony do wojska. Znaczy trochę w to nie wierzę po prostu, bo dla lekarza bycie wcielonym do wojska w PRL-u wcale nie, znaczy w ogóle nie wiązało się z jakimiś kłopotami wielkimi. Wiązało się z tym, że znaczy, ponieważ sam pochodzę z lekarskiej rodziny, więc mniej więcej wiem, na czym to polegało, że ktoś poza tytułem, znaczy poza tym doktorskim stopniem jeszcze dodatkowo jest oficerem. No to oznacza, że same fajne rzeczy, że się ma właśnie pozwolenie na broń, się trzyma tą spluwę w szufladzie, że się szybciej niż nie dostaje przydział na samochód. No i cała ta wojskowość polega na tym, że raz na jakiś czas się jest tam gdzieś powoływanym na coś, ale lekarz w jednostce wojskowej w ogóle ma lepszą sytuację niż kwatermistrz. Po prostu to jest jedna z tych osób, które nikt nie chce podpaść, a wszyscy chcą nią dobrze żyć, zwłaszcza dowódcy. Więc to, że Lem tak panicznie bał się tego wojska, po prostu w to nie wierzę. Znaczy, wydaje mi się, że to już jest ten moment, w którym on już bardzo chciał być pisarzem, bo już przecież napisał Szpital Przemienienia, który ewidentnie pisze pod wpływem, znaczy to już jest takie pierwsze dzieło geniusza, prawdopodobnie jest. Jednak wcześniejsze utwory Lema są, powiedzmy, łagodnie juwenilne, to znaczy gdyby były tylko te, to byśmy raczej nie robili konwentu pamięci. Kogoś, kto napisał kilka utworów typu Pulp Sci-Fi, to byłaby ciekawostka, raczej ciekawostka właśnie na Polkon, że był też taki dziwny pisarz. Natomiast Szpital Przemienienia już niewątpliwie pisze człowiek, któremu sfrunęła ta jakaś muza i usiadła mu na ramieniu i podyktowała, więc Lem już po prostu w tym momencie bardzo chce być pisarzem i jestem w zasadzie tego pewien, że... Więc bardziej trzeba szukać odpowiedzi w tej muzie, która gdzieś na niego sprunę, bo właśnie gdzieś, bo to nie tylko krakowska muza, to znaczy też, ale jednym z moich zaskoczeń, jak pisałem tą książkę, było uświadomienie sobie, jak bardzo Lem był krakowski, więc nie mogę się doczekać, żeby to powiedzieć, więc właśnie mówię to teraz po raz pierwszy w Krakowie, a pewnie jeszcze będę to wałkował na następnych spotkaniach, które to będę miał. Znaczy po prostu w innym mieście tego pisarza by w ogóle nie było. Czyli nie byłby na przykład wybitnym wrocławskim pisarzem raczej? Znaczy rekonstruując całą taką jakby konstrukcję psychiczno-światowo-oglądową Lema, bardzo szybko dochodzę do ogromnego wpływu, który na niego musiała wywrzeć redakcja Tygodnika Powszechnego, co jest w ogóle dziwne właśnie jako dla ateisty też. Znaczy zanim pisałem tej książki, w ogóle gdybym miał jakieś dowody na stawianie takiej tezy, to bym bardzo chciał postawić taką tezę, że Lem był kimś zupełnie osobnym, zwłaszcza, że jako warszawiak oczywiście mam taką tutaj, pojechałbym jakimś szowinizmem, żeby pokazać Lema jako kogoś w ogóle osobnego od tego miasta w ogóle, bo troszeczkę tak mi się mogło wydawać, no właśnie choćby jak ateistę, że nie pasował, natomiast jak dużo zawdzięcza Tygodnikowi, to w ogóle byłby temat na osobną godzinę projekcji, w każdym razie zawdzięczał mu dużo i już moim zdaniem w Szpitalu Przemienienia już widać wpływy jego pierwszego zainteresowania właśnie tym wszystkim, co usłyszał w tamtej redakcji. Więc o ile w innym mieście może znalazłby odpowiednik profesora Chojnowskiego, który też na niego wywarł ogromny wpływ, no to nie znalazłby raczej w żadnym innym mieście polskim odpowiednika Tygodnika Powszechnego, więc byłby zupełnie innym człowiekiem, piszącym zupełnie inne książki, a może właśnie w ogóle nie piszącym. To piszesz tutaj trochę o jego przyjaźniach z innymi krakowskimi pisarzami, właśnie z Błońskim, Szczepański, te innymi twórcami. Tak, Ścibor akurat był z Warszawy, ale no, tak, Błoński był codziennym, znaczy w ogóle cała filozofia przypadku jest napisana dla polemiki z Błońskim, w sensie, że wreszcie chce mieć totalne argumenty na wszystkie spory, które toczy ze swoim sąsiadem i przyjacielem, więc w tym celu w ogóle pisze całą książkę. Więc no, właśnie choćby wpływ Błońskiego jest kolosalny i oczywiście tego Lem nie ukrywał, bo właśnie mówi to w wywiadach, ale kiedy to jakby odtwarzałem, to zobaczyłem jeszcze więcej elementów tego wpływu, więc po prostu w innym mieście miałby innych przyjaciół, inne zainteresowanie i w ogóle być może w innym mieście by jednak został tym lekarzem, znaczy może by nie spotkał tej muzy. No muza na niego sfrunęła tutaj na pobliskich nam ulicach. Byłby znanym krakowskim, znanym wrocławskim lekarzem na przykład. No tak. To już nie można wyglądać. Być może tam by się, nie wiem, włączył, ale to już jest straszne gdybanie. No to budowa, znaczy odbudowa tego jakby życia uniwersyteckiego w zupełnie nowym miejscu, zupełnie od zera, ale jednak w jakichś tam w miarę dobrych warunkach, bo odziedziczyli w miarę niezłą infrastrukturę po Niemcach, więc byłoby to bardzo zapewne dla niego ciekawe wyzwanie intelektualne, właśnie budowa czegoś na Uniwersytecie Wrocławskim. Albo Akademii Medycznej. Tak, no właśnie, więc gdzieś tam, które pociągnęłoby go miejscowe życie intelektualne i byłby mu bardzo poświęcony i być może w ogóle nie miałby czasu na prozę. No tak. No, zresztą to krakowskie środowisko literackie zresztą trochę...
satyryzuje w głosie pana. No właściwie, nie powiedziałem, że to jest satyra, bo akurat opisuje tych swoich przyjaciół w zasadzie ciepło. Znaczy negatywna postać, która jest opisana złośliwie w głosie pana, to jest też akurat właśnie warszawiak, czyli właśnie ten niesympatyczna właśnie figura, którą w powieści reprezentuje Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, a wzorowana na nim alegorycznie jest reprezentuje, znaczy jest tam, nie pamiętam jak się nazywa to stanowisko, ale jest kolesiem wyznaczonym przez KCPZPR do opiekowania się środowiskami twórczymi, znaczy do narzucania, do przekręcania im śruby tak naprawdę w tym sensie opiekowania się. Czyli naprawdę Janusz Wilhelmi, a w powieści Wilhelmini. Więc to jest jedyna osoba, ta jest karykaturyzowana, natomiast portrety Błońskiego i Szczepańskiego są, powiedziałbym, raczej sympatycznie kreślone w głosie pana. Zresztą z tego co pamiętam, to chyba właśnie on odpowiadał za to, że nie zostało dokończone na Srebrnym Globie Żuławskiego, ile pamiętam. Też między innymi, tak, Wilhelm oraz słynna anegdota, o nim mówi, że film Człowiek z marmuru, jeśli w ogóle powstanie, to po jego trupie, po czym zaraz zginął w katastrofie lotniczej, więc w związku z tym film jednak powstał, ale na Srebrnym Globie nie. No więc jeszcze to wracając trochę, to jak w ogóle doszło do tego, że Lem zaczął w ogóle pisać? O rany, zaczął tak w ogóle, to jest jedna z zagadek, bo nie wiadomo do końca, w którym momencie, znaczy swojego życia napisał tą mini powieść, bo ona jest troszeczkę za krótka, żeby ją nazwać powieścią Człowiek z Marsa. I właśnie każdy scenariusz tu jest dziwny, to znaczy no generalnie albo pisze go we Lwowie okupowanym przez Niemców, albo we Lwowie okupowanym przez Rosjan. Jedno i drugie jest dziwnym momentem. Znaczy przypuszczam, że jednak, ponieważ on był bardzo pilnym studentem, te studia były ciężkie, więc kiedy studiował, to prawdopodobnie raczej nie miał czasu na napisanie. Więc jednak przypuszczam, że pisał to podczas okupacji niemieckiej, to jest jeszcze dziwniejsze oczywiście, ale znaczy upieram się przy tej hipotezie, ponieważ takie ukrywanie się prawdopodobnie oznacza, znowu nie ma relacji Lema, ale są różne relacje innych ludzi, znaczy oznacza taką przewlekłą nudę powiązaną ze stresem, to znaczy, że z jednej strony no generalnie ukrywający się człowiek nie ma nic specjalnego do roboty poza ukrywaniem się, ale z drugiej strony umysł mu wariuje od wszystkich scenariuszy i od tego, że każde kroki, każde stukanie do drzwi może być właśnie tymi krokami, tym stukaniem, którego się boi najbardziej. Więc wygląda na to, że napisał to, żeby, to jest moja hipoteza, znaczy nie ma na to 100% dowodu, tylko jeśli nie tam, to kiedy? To takie jest po prostu dla mnie bardziej pytanie, że prawdopodobnie właśnie napisał ukrywając się na fałszywych papierach, udając ormiańskiego studenta, którego właśnie wojenna zawierucha uwięziła we Lwowie i nie ma w związku z tym nic do roboty i się snuje po bibliotekach. Dla Niemców, czemu miałby się po nich nie snuć, przecież jest Syryjczykiem 100%, ma na to świetne papiery, że mucha nie siada. No i prawdopodobnie wtedy właśnie pisze swój pierwszy utwór fantastyczno-naukowy. Znaczy dziwne, ale inne wyjaśnienia też są dziwne. Tak, no i który w zasadzie no, trochę czyta się jak taką zachodnią pulpową fantastykę. No właśnie, ponieważ nasz ukochany gatunek literacki, jak wiadomo, pod koniec lat 30. powstaje na łamach dwóch czasopism, które miały długie tytuły, zresztą zmienne, ale nazywa się Amazing i Astounding, a oba te tytuły były tak naprawdę dłuższe i zmienne właśnie, typu tam Amazing Stories of Super Science albo of Science Fiction, to się jakoś tam zmieniało. W każdym razie dwóch w sumie redaktorów wymyśla ten gatunek, czyli Hugo Gernsback, od którego jest ta nagroda, i John Campbell, od którego niczego nie ma, ale to on powymyślał. No jest też nagroda Campbella, przepraszam. Hugo dla nowych pisarzy. Dobra, W każdym razie, jak wiadomo, wszystkie jakieś nasze ulubione motywy w rodzaju tam trzech praw robotyki i scenariusza między innymi filmów The Thing, ale też mnóstwa innych wersji tego, jednego z odcinków z archiwum Mix, to wszystko w ogóle w ciągu paru lat powstaje na łamach tego czasopisma. No i ewidentnie ten Człowiek z Marsa wygląda mi na coś, co na fanfiction, powiedziałbym, czyli na coś, co przeczytał człowiek, który zetknął się z tamtymi opowiadami i bardzo chce coś podobnego. Bo tam jest dlaczego w ogóle akcja jest umieszczona w Nowym Jorku na przykład, a nie na przykład w fikcyjnym kraju, co jest przecież częstym zabiegiem do dzisiaj stosowanym w literaturze fantastycznym i stosowanym później przez Lema też parokrotnie. Dlaczego to państwo jest, dlaczego konkretnie mamy zaznaczone, że akcja jest w Stanach Zjednoczonych, dlaczego tematem jest właśnie ten kontakt z najeźdźcą w dodatku.
dlaczego jest jakaś taka tam tajna organizacja. Znaczy, to są jakieś takie pomysły pościągane z amerykańskiej pulpowej fantastyki. To, żeby Lem tak sam z siebie to wymyślił, wydaje mi się strasznie mało prawdopodobne. To dramatycznie nie przypomina tego, co pisali pionierzy polskiej fantastyki przedwojenni z Grabińskim na czele, czy z Żuławskim. To jest zupełnie inne i właśnie bardzo amerykańskie, więc gdzie Lem mógł to poznać, jeśli nie w jakiejś bibliotece dla niemieckich oficerów? A przypominam, jest też, znaczy to akurat ściągam za historią społecznej III Rzeszy i za Grunbergerem, że generalnie III Rzeszy nie chciało się produkować własnej popkultury, bo właśnie potrzebę takiego czytadła właśnie zaspokajały przekłady z zachodniej popkultury, właśnie na przykład amerykańskiej. Ale, no więc tak, potem Lem zaczął właśnie pisać te opowiadania o tematyce wojennej i tak dalej, no więc i jak to powiedzmy, jak wyglądała droga od tych powiedzmy takich bardziej pulpowych też, też zresztą tego zupełnie pierwsze opowiadanie, to znaczy też moim zdaniem robi wrażenie inspirowanego tym, co Lem czytał w bibliotece, bo w ogóle jedno z pierwszych, któremu opublikowano, zatytułowane Nowy, jest opowiadaniem, które jest w zasadzie całkowicie realistycznym, dziejącym się na froncie podczas II wojny światowej i opowiada właśnie o tym, jak pojawia się nowy oficer w jednostce i tam najpierw go nieufnie traktują, a potem rodzi się męska przyjaźń i szacunek. To jest dokładnie, znowu pojadę tutaj historią społeczną III Rzeszy, to jest gatunek, który był w ogóle nazywany oficer i drużyna. Akcja jego przeważnie działa się podczas I wojny światowej i to była właśnie jedyna namiastka niemieckiej popkultury, znaczy niemieckiej popkultury z III Rzeszy. I to jest przeniesienie tej formuły do Ludowego Wojska Polskiego, więc to jest moim zdaniem kolejny przykład na to, że Lem tam dużo jednak czytał w tych niemieckich bibliotekach. W każdym razie no, Lemowi to wszystko, ponieważ nie jest to oczywiście literatura najwyższego lotu, ale jest to jednak nawet jego najsłabsze utwory z tego okresu są przynajmniej zgrabnie napisane, co nie zawsze jest tą sytuacją, kiedy przychodzi młody człowiek do wydawnictwa z jakimś maszynopisem, żeby to od razu miało ręce i nogi. Lem był bardzo czytany na szczęście. To jest podstawowa recepta dla wszystkich ludzi, którzy chcą zacząć pisać, że powinni jednak najpierw zacząć czytać. To taka moja ogólna refleksja. Więc Lem zaczyna pisać jako człowiek już bardzo czytany, aczkolwiek właśnie w dziwnych źródłach czasami. I więc nawet jego pierwsze utwory od razu mu biorą i od razu mu za to płacą, co jest bardzo ważne, trzeba o tym pamiętać, że to jest zupełnie nie ma przełożenia na dzisiejsze realia, ale w tych latach 40. nawet od opublikowanego wiersza człowiek dostawał mniejsze lub większe pieniądze, więc dla Lema rzeczywiście te pieniądze od razu mają spore znaczenie dla budżetu domowego, gdyż Lemowie są zrujnowani przez to wszystko, znaczy z Lwowa przyjeżdżają całkowicie spłukani, więc każde pieniądze w domu są cenne. Więc Lem najpierw pisze właśnie dla pieniędzy te wszystkie rzeczy, a później na niego nagle spływa właśnie ta muza i każe mu napisać Szpital Brzemienienia i to jest właśnie ten moment, w którym rodzi się dorosły, dojrzały pisarz. Dojrzały, choć nadal 27-letni. Niestety, no nie. Jak wyglądały w ogóle te, może powiedzieć, losy wydania więc, tego? Więc Lem napisał to, skończył pisać, o ile można mu wierzyć, na razie mu to uwierzę, bo nie mam dowodów przeciw, ale już się przekonałem przy okazji, że Lemowi nie można wierzyć nawet kiedy mówi, kiedy coś napisał. W książce to rozwijam, ale wiele tych dat na końcu, które mają Państwo tam gdzieś napisane, że tam Kraków 53-54 tak naprawdę wcale nie. Ale to nie będę teraz wchodził w tą dygresję. W każdym razie, jeśli mógłbym wierzyć, to kończył pisać w listopadzie 48. W styczniu 49 właśnie jakby zadeklarowano socrealizm jako na słynnym zjeździe szczecińskim w Związku Literatów Polskich jako obowiązującą doktrynę. No i to oznacza takie ogólne przekręcanie śruby, znaczy że pisarze już nie mają pisać tego, co im muzy dyktują, tylko mają się trzymać określonych wzorców. I Lemna nieszczęście lub szczęście, bo już naprawdę wszystkie pechowe wydarzenia z życia Lema były dla niego bardzo pechowe, ale dla nas było tyle fortunne, że dzięki nim zaczął pisać fantastykę. W każdym razie pechowo dla siebie, na szczęście dla nas, Lem zaniósł to do wydawnictwa znanego przed wojną Gebetner i Wolf, które akurat zaraz potem zlikwidowano. W ramach takiego ogólnego scalania kultury, żeby łatwiej było przykręcać tą śrubę, więc maszynopis przewędrował do wydawnictwa Książka i Wiedza, w którym już no właśnie został zatrzymany ze względu na niedostosowanie tej książki do kanonów tej literatury socjalistycznej, więc Lem napisał te dalsze dwa tomy, ale jego wyjaśnienia, że zmuszono go napisanie tych dwóch tomów i ich nienawidzi, są też moim zdaniem właśnie nieszczere. Znaczy moim zdaniem nie pozwalał druku na wznawianie, dlatego że za bardzo się odsłonił, ale naprawdę, oczywiście one są niespójne, bo rzeczywiście widać, że tam są jakieś
wątki wymyślane tylko, żeby zadowolić tą cenzurę, ale fragmenty są znakomite. No fragmenty są w ogóle zresztą już znawiane w tych zwłaszcza, znaczy, zwłaszcza drugi tam, bo tak, trzeci już troszkę... Ale te pojedyncze rozdziały są znawiane. No i widać po tych pojedynczych rozdziałach, że to jest świetnie napisane. To jest napisane z sercem, to nie jest napisane na odczep się. No w każdym razie w związku z tym, ponieważ Lemowi się przedłużał druk tej książki, ukazała się w końcu po pisana w 48, ukazuje się w 55, więc już nie, no się, tak 7 lat mija, więc jest to ogromny dla Lema frustracja, ogromny zawód i między innymi przypuszczam, że stąd się wzięło takie coś, żeby już nie walić głową w mur i już nie próbować pisać realistycznie w kraju, w którym funkcjonuje cenzura, a tym bardziej zauważa, że fantastycznym sposobem na ucieczkę przed cenzurą jest to, że umieszczamy to wszystko na innej planecie i mówimy, że chodzi o inną cywilizację i nagle nawet Eden może się ukazać. Więc jakby na swoje nieszczęście, ale znowu alternatywne historie, w której na przykład Lem zaniósłby to do innego wydawnictwa, znaczy nie do Gebetnera, tylko do czytelnika, to by się zdążyło ukazać. To mogłoby się ukazać właśnie w grudniu może na przykład, 48. W każdym razie w ogóle Lem przechodzi wtedy do historii jako zupełnie innego rodzaju literat. Chociaż wtedy na przykład pewnie nie ukazałoby się Wśród umarłych, którym... Tak, nie napisałby wtedy tego zapewne, ale no, też nie napisałby Astronautów i może nie byłaby to taka straszna strata dla literatury, ale jakby przez to, że w ogóle napisał Astronauta, to potem od razu zamówiono u niego Bóg Magellana, no i potem od razu on już był strasznie rozchwytywany przez wydawców jako, jako autor książek fantastycznych, więc jakby kiedy z jednej strony, to sam to jakby mi tego nie trzeba tłumaczyć, że jeżeli z jednej strony naprawdę się ma wydawców, którzy stoją w kolejce, że a gdyby pan jakąś następną książkę fantastyczną, to my na pniu, to piszesz tą książkę fantastyczną, a nie tą realistyczną książkę o II wojny światowej, jest ryzyko, że będziesz miał takie same problemy jak z poprzednią. No więc, jak to w ogóle, więc tutaj... Lem już w zasadzie został tym, dzięki tam Astronautom, a potem jeszcze obok Magellana już został tym naczelnym... Tak, zaszufladkowany po prostu na amen. No i wtedy powiedzmy, potem już zaczął się ten etap tych jego już pierwszych, już tych dojrzałych powieści fantastycznych. No i... właśnie też przejście do tego jest płynne. To znaczy akurat tutaj momentu, w którym z wyrobnika literatury robi się geniuszem, nie da się tak łatwo pokazać, bo ukazuje się tomik Sezam, którym w części utworów jest komicznie niedobra, natomiast jednocześnie tam już się pokazują pierwsze opowiadania o Ionie Tichym, więc właśnie. Więc tylko akurat nie to najlepsze, powiedzmy. Więc moment takiego, no przypuszczam, że właśnie moment tutaj taki, który jest dla Lema przełomowy, to znaczy rodzi się jego ten pierwszy utwór, przy którym już nawet człowiek, który dzisiaj czyta, jest zachwycony, czyli opowiadanie o sepulkach, to jest lato 1956, więc gdzieś w tym momencie właśnie jakby Lem już z takiego wyrobnika fantastycznego robi się człowiekiem piszącym świetną fantastykę. No później właśnie już jest Eden, czyli już książka w ogóle jakby zupełnie dorosła. Natomiast sam Lem, to mnie zdziwiło, bo nawet w tej mojej poprzedniej książce właśnie no, wydawało mi się, że dojdę do momentu, w którym odnajdę sekret właśnie tak zwanej złotej ery twórczości Stanisława Lema, czyli tej chwili, w którym pisze dwie genialne książki rocznie, bo jest taka no, niesamowita erupcja jego geniuszu, to są mniej więcej lata 58-64, tak bym. Czyli właśnie kiedy on już zaczyna odczuwać jakiś taki syndrom zmęczenia, tym wszystkim wypalenia i no, właśnie jakby pisze głosem pana już, ale już głos pana się okazuje z jakimś tam odstępem, więc już nie jest to takie błyskawiczne, że co rok powieść, to znaczy co rok jakaś świetna rzecz. Więc my w ogóle w jakimś pierwotnym kontekście swojej książki miał jakiś rozdział o tej złotej erze, którego nie ma w końcu, ponieważ Lem, jeśli nawet miał tą złotą erę, to jej nie zauważył, bo pisał te książki tak strasznie pośpiesznie, ponieważ bardzo potrzebował pieniędzy, więc gonił tylko termin za terminem, ale tak naprawdę jedyna powieść Lema, która jest tak naprawdę komercyjna, w sensie pisze w liście do przyjaciół, już nie pamiętam do kogo, ale że Banielukę to pisze z rozpaczy i z obowiązku, bo potrzebuje pieniędzy, bo ma straszne kłopoty z ukazaniem się tamtych pozostałych książek, to jest niezwyciężony. Więc gdyby Lemowi tak naprawdę chodziło wyłącznie o pieniądze, to pisałby wyłącznie niezwyciężonego, bo Lem ewidentnie wiedział, jak powinna wyglądać komercyjna fantastyka naukowa, no i trzasnął ją raz, a dobrze. Natomiast samo to, że pisał nie zawsze takie książki, pokazuje, że jednak oczywiście pieniądze były dla niego ważne, ale nie aż na tyle, że no właśnie nie aż na tyle, że pisać samych niezwyciężonych. A to jest ciekawe, bo to można go porównać do innych twórców właśnie polskiej fantastyki. Znaczy pamiętam, że na przykład kompletnie oczywiście inna klasa, kompletnie inna skala, ale jest taki pisarz właśnie, do którego część ludzi w moim wieku może mieć sentyment, jaki Bogdan Petecki.
Więc on już później pisał taką zupełnie taką trywialną fantastykę dla nastoletnich chłopców, którym akurat wtedy byłem, ale też zaczynał ambitniej, tylko po prostu... Ale to jest uniwersalny, ponadustrojowy. Znaczy ambitny, zbyt ambitny pisarz science fiction bardzo sobie utrudnia życie, to znaczy... No i już, więc zapotrzebowanie na pulpę właściwie jest zawsze. I właściwie wszyscy mniej więcej wiemy, co można byłoby napisać, żeby nam to wzięła fabryka słów od razu i jak w ogóle zacząć cały cykl. Nie wszyscy to robimy z różnych powodów. No więc Lem był tutaj troszeczkę, znaczy Lem wiedział, jak takie coś zrobić, bo on sam niezwyciężonego, ale tak poza tym wolał pisać i inne rzeczy. Ale tutaj już jesteśmy w latach 60. No i trochę też na ile sytuacja polityczna w tamtych latach powiedzmy miała wpływ na Lema tutaj. No, znaczy jeszcze większy w latach 70., ale Lem bardzo, i to jest pokazane w ciekawy sposób w Głosie Pana. Znaczy Lem od 64 roku już, kiedy pojawia się ten list otwarty do władz, już właściwie każdy literat w Polsce musi się zapisać przynajmniej do jednego z trzech obozów, czyli do pisarzy prorządowych, do pisarzy jeszcze nie otwarcie antyrządowych, ale już coraz bardziej zbuntowanych, albo do trzeciego, coraz bardziej kurczącego się obozu, pisarzy, którzy rozpaczliwie usiłują się nie zadeklarować ani po tej stronie, ani po tamtej. Więc Lemowi to jeszcze się udaje robić w latach 60. w miarę zgrabnie i to jest opisane w Głosie Pana. Znaczy narrator opisuje tam naukowców, którzy bawią się w jakąś konspirację i manifestacyjnie podkreślają to coś, że w gruncie rzeczy w ogóle nie popierają rządu, który ich zatrudnia, więc jego to śmieszy, tego narratora, bo skoro wszyscy jesteśmy zależni od zleceniodawcy, który zorganizował ten projekt Głos Pana, no to takie krygowanie się go razi tego Hogarta narratora, ale z drugiej strony nie rażą go też lizusy, a zwłaszcza taki osobnik, jak właśnie wspomniany Janusz Wilhelmi, czy on właśnie próbuje zachować swoją niezależność, czyli ani nie sprzedać duszy rządowi, który płaci za te badania, ani z kolei nie bawić się w tą dziecinadę, jaką jest działalność opozycyjna. To mniej więcej tak to wygląda dla Lema. Oczywiście 68 rok w ogóle już przynosi jakby krach tego typu postawy, znaczy coraz bardziej okazuje, że się tak nie da. No ale Lem usiłuje wbrew wszystkiemu, więc przepraszam, że pytasz, lata 60. już płynnie przeskoczę do 70., czyli to się robi coraz bardziej dramatyczne, bo Lem nie chce podpisywać tych listów otwartych, ale z drugiej strony coraz bardziej nie wypada, bo coraz bardziej jego przyjaciele, no, nie można powiedzieć, że naciskają, ale no, ma z nim jakieś takie spory, opisuje to między innymi Jan Józef Szczepański w swoich dziennikach, który właśnie zdecydowanie od samego początku jest po stronie tych pisarzy, zdecydowanie opozycyjnych. No i jeden z powodów, dla których Lem ciągle tego nie robi w latach 70. jest to coś, że ponieważ rykoszetem to uderzyłoby w różnych ludzi współpracujących z Lemem, czyli no na przykład wpisanie Lema na czarną listę generalnie oznaczałoby, że przestaje być tłumaczony na języki bratnich narodów, a akurat w Rosji w ogóle tłumacze w zasadzie się pobili o to, pokłócili się śmiertelnie. Znaczy tam, w związku z tym pojawiają się u mnie listy, korespondencja z Gromową i z Czepajtisem i tam można zauważyć, że w pewnym momencie jedna się urywa, bo jakby, znaczy już krótko mówiąc, samo to, kto będzie tłumaczem Lema na rosyjski, jest pewnym przywilejem, o którym warto się pobić, więc Lem nie chce zrobić takiej przysługi wszystkim swoim właśnie jakby współpracownikom, ale no i też próbuje wywalczyć, żeby właśnie żeby przekład Barańczaka Czarnoksiężnika z Archipelagu, żeby jednak mógł się okazać w serii Stanisław Lem Poleca. No i to jest dosyć przykra historia właśnie polegająca na tym, że Lem do końca był oszukiwany, to znaczy zwodzony przez, znaczy że szukali, bo już Barańczak był na tej czarnej liście, a tam szukali jakichś rozwiązań kompromisowych. Między innymi rozważano, że będzie podpisany przez żonę Barańczaka, żona będzie fikcyjnie tą tłumaczką, a finalna wersja była taka, że nazwiska tłumacza w ogóle ma nie być i podobno już wykonano w ogóle skład, w sensie, znaczy nie podobno, tylko na pewno, skład z Ołowiu i on został rozsypany. I to znaczy po prostu, żeby ta książka w ogóle nawet w tej postaci się nie ukazała. Już tam ktoś da się odtworzyć, kto personalnie podjął tę decyzję, już nie chcę teraz gdybać, bo nie pamiętam, ale to nazwisko jest chyba w mojej książce. W każdym razie, no Lem kiedy uświadomił sobie, że od roku już prowadzi negocjacje w sprawie czegoś, co w ogóle już jest oszukiwany przez drugą stronę, no to właśnie jakby sam siebie wpisał na tą czarną listę, czyli w swoim typowym stylu, czyli naubliżał i trzasnął drzwiami i wyszedł. I też na szczęście dla siebie robi to
pod sam koniec epoki gierkowskiej, czyli w ogóle Lem jest przekonany, że już na zawsze będzie pisarzem na czarnej liście, której już nie może publikować, ale za chwilę będzie Solidarność. Także, a może Lem jako futurolog tak to sobie świetnie wykoncypował, że ten rok to jakoś przeżyje, a potem już Barańczak się ukaże, bo się przecież ukazuje dzięki Odwilży i ukaże się ostatnia książka napisana przez Lema. Lem pisał ją w przekonaniu, że ona nigdy się nie ukaże, czyli Wizja lokalna. No, ukazała się właśnie zaraz potem dzięki Solidarności. W każdym razie to jest Wizja lokalna to jest ostatni taki moment, który ta muza spruwa na Lema i ostatnia książka, którą Lem pisze dla przyjemności, dlatego że bardzo chce skomentować wszystkie polityczne wydarzenia dookoła niego, więc tam wsadza swoich ulubionych filozofów polityki i oni odbywają to słynną dyskusję kasetonów, czyli zasymulowanych filozofów o tym, jakimiś narzędziami uda się stworzyć idealne społeczeństwo. Więc oczywiście Lem uważa, że to jest kompletnie niecenzuralne to wszystko, no bo w 79 na pewno było. Więc przepraszam, że tak daleko wyskoczyłem. W każdym razie tak mniej więcej wyglądały te lawirowanie Lema. No i oczywiście rozmawiałem o tym z różnymi już znajomymi. Część mówi, że nie podoba im się to, że Lem był człowiekiem kompromisu i że właśnie szedł na te wszystkie ustępstwa, dopisał ten wstęp do pamiętnika znalezionego w Annie, żeby mógł się ukazać. Znaczy ja ogólnie nie uważam bezkompromisowości za cnotę jakby per se. Znaczy ja akurat cieszę się, że Lem był kompromisowy i że ukazywał się te wszystkie jego książki, bo on raczej nie był człowiekiem, który by pisał do szuflady, zwłaszcza w latach 60., bo go zwyczajnie było nie stać. Znaczy ciągle jeszcze był wtedy człowiekiem, który zarabiał na tą szufladę, że tak metaforycznie powiem. Więc jakby książkę pisano ze świadomością, że do szuflady, ostatnio w ogóle taką napisał Wizję lokalną. Ale przecież też w jakimś stopniu jednak współpracował z opozycją. No tak, tylko właśnie bardzo cały czas starał się, więc, ale to już było coraz bardziej, było łapaniem się lewą ręką za prawe ucho, czyli Lem, żeby oficjalnie nie było go nigdzie na żadnej liście właśnie na przykład współorganizatorów tego Uniwersytetu Latającego, które zorganizowała opozycja, żeby mieć właśnie własny think tank, że tak bym powiedział, to Lem swój wykład de facto w ramach tego uniwersytetu, ale teoretycznie jednak nie, prowadził na takiej zasadzie, że to się wszystko tam dzieje u sióstr Norbertanek, w każdym razie u sióstr na Salwatorze. No i po prostu jakby, że już nie pamiętam tych godzin, ale powiedzmy, że o 13 zajęcia Uniwersytetu Latającego się kończą i o 13.15 swój wykład zupełnie osobno ma Stanisław Lem. I to wszystko razem, gdyby ktoś pytał, to zupełnie nie w ramach tego wszystkiego. No to łapanie się za lewą ręką, za prawe ucho jest już coraz bardziej dramatyczne i Szczepański już opisuje, że to już zaczynają być między nimi właśnie awantury, które się... Męska przyjaźń, to więc zasługuje czasem taki moment, że ktoś, już nie pamiętam, któryś z nich miał łzy w oczach pod tej awantury. Już nie pamiętam, czy Szczepański, czy Lem, czy obaj, ale to się robią coraz bardziej emocjonujące, coraz bardziej dramatyczne. No i też Lem pod pseudonimem zaczyna pisać korespondencję do Kultury Paryskiej, więc... Oczywiście jak się, znaczy, ponieważ Lem ma bardzo charakterystyczny styl pisania, to ten pseudonim w ogóle nie ma sensu, bo właściwie widać, że to Lem pisał, ale jednak do końca jest takie coś, że nazwiska Lema nigdzie nie ma na tych inicjatywach opozycyjnych, tylko gdzieś obok. Więc owszem, współpracuje z opozycją, czyli z tak zwanym Polskim Porozumieniem Niepodległościowym, które też było takim think tankiem właśnie podziemnym. Ale też w taki sposób, żeby nigdzie o tym nie mówiono publicznie, więc w ogóle tak poza tym nie zamierzam oceniać ludzi w ustroju totalitarnym z perspektywy jakby człowieka, który sobie siedzi w kraju demokratycznym. Nie wiem, co ja bym robił, nie wiem, czy ja byłbym taki odważny. W każdym razie rzeczywiście Lem właściwie do samego końca jego współpracy jest taka właśnie bardzo ostrożna i żeby unikać nazwiska. Ale czy Lem jednak tutaj rozważał wcześniej emigrację, zwłaszcza, że był jednak popularny na Zachodzie, więc miałby tak naprawdę jakieś tam... Na pewno rozważał to wielokrotnie. Znaczy w ogóle Głos Pana jest taką właśnie refleksją, moim zdaniem, alternatywnej biografii właśnie Lema, gdyby jak Hogarth albo jako Rapaport odpowiednio wcześniej wyjechał do Stanów, więc musiało go to interesować, to pytanie, jak by się to potoczyło, gdyby, znaczy kim tam bym był w tym innym kraju. Natomiast ponieważ wcześniej na emigrację, najpierw taką połowiczną emigrację, że cały czas jest na polskim paszporcie, ale potem już na otwartą, w sensie, że już nie wróci tutaj nigdy, zdecydował się Sławomir Mrożek i no bardzo, bardzo Lem, znaczy więc Lem jakby wiedział, co to znaczy dla człowieka, który już zawodowo jednak został literatem, to znaczy, więc znaczy mógł poważyć się na emigrację, no jako lekarz, ale jednak im nie był, nie miał dyplomu. Czy mógłby jako student zacząć zupełnie inne studia na zupełnie innym kierunku? No ale na to wszystko już jest dla niego za późno, kiedy już są lata 60., jest już po 40, raczej już ani nie zacznie
od nowa studiować medycyny, ani fizyki, ani właściwie niczego. Znaczy jego zawodem już jest pisanie, czyli mistrzowsko opanował to narzędzie pracy, jakim jest język polski, a w każdym innym zawodzie byłby bardzo początkujący i bardzo terminujący, na co jest trochę za późno, po 40. Znaczy sam mam takie też refleksje tego typu właśnie, że też popełnię ten gigantyczny błąd życiowy właśnie, że miałem kosmopolityczny zawód, a jak ostatni idiota właśnie się też wyspecjalizowałem w tym języku. No, język polski jest oczywiście wspaniały język i w ogóle tylko jakby zasadniczy feler jest taki, że jednak w tym języku można pracować jednak raczej w Polsce. Znaczy są różne pomysły, jak w nim pracować gdzie indziej, ale Mrożek mu to wybijał z głowy bardzo konsekwentnie w korespondencji, więc nie chciał migrować. Jest moment w 68, kiedy on rozważa tę migrację, ale wtedy już jest młodym ojcem, znaczy przepraszam, jest 47-letnim młodym ojcem kruchego małego niemowlęcia, i więc też jest to dobry moment na migrację. No więc później jednak następuje ta migracja. Znaczy, że on, żeby uznając, że może być już za późno, że to jest właśnie teraz trzeba wyjechać, właśnie emigruje na początku stanu wojennego. Aczkolwiek też jest to połowiczna migracja i zawsze trzymał ten polski paszport, żeby wrócić tu, jak już będzie bezpiecznie, co zresztą robi. Może jakieś pytania z sali właściwie? Ktoś ma? Po pierwsze chciałbym zaznaczyć wszystkim tutaj słuchaczom, żeby nie słuchali tutaj pana redaktora. Rozdział Wśród umarłych jest najlepszym rozdziałem tej całej książki, która zresztą jest wyśmienita. Ale dołujący, powiedziałbym. Tak, ale na pewno bardzo dobry. W każdym razie chciałbym zapytać o właściwie lata 50. i stosunek Lema do marksizmu, a właściwie do krytyki, marksistowskiej krytyki kapitalizmu, dlatego że czytając dialogi, mamy tam krytykę socjalizmu, realnego przynajmniej, natomiast jest również taka poprzedzająca ją krytyka kapitalizmu. No i ja wiem, czytając oczywiście tą biografię i inne rzeczy, że Lem w gruncie rzeczy od początku dosyć negatywnie odnosił się do realnego socjalizmu. Natomiast no, jednak jest tam ten ślad, prawda? I pytanie, do jakiego stopnia Lem przyjął za swoje myślenie o kapitalizmie w tym sensie, w jakim mówił o dialogach o kapitalizmie. No więc w ogóle to też było dla mnie tutaj jedno z tych zaskoczeń. Byłem ciekaw, bo Szczepański w swoich pamiętnikach mówi, że podczas pierwszego spotkania z Lemem właśnie, że czuł się nawracany, cytuję go sformułowanie, jeśli nie na marksizm, to na jakąś formę aprobaty marksizmu. I teraz, co to tak dokładnie znaczy? Znaczy, na co on dokładnie był nawracany? Znaczy, więc ja tylko mogę gdybać, że na pogodzenie się z tym, że ten ustrój tu już będzie, więc trzeba go aprobować w takim sensie, żeby w nim działać. Natomiast z samych takich spontanicznych aktów ze strony Lema, na przykład, żeby wyrażał wiarę w świetlaną przyszłość tego konkretnie ustroju, nie ma w ogóle. Znaczy są utwory socjalistyczne pisane ewidentnie dla pieniędzy i akurat tu wierzę Lemowi, że pisał dla pieniędzy, ponieważ równolegle ze sztuką socjalistyczną napisał parodię języka socjalistycznego, czyli właśnie zaginiony na wiele lat tekst Potężne korzenie. Ale jednocześnie Lem rzeczywiście nie był nigdy entuzjastą bezkrytycznym kapitalizmu. I w wielu takich jego tekstach, i to robi raczej na serio, to znaczy w wielu jego tekstach takich futurologicznych, on tam przez cały czas używa takich określeń, że każdy ustrój będzie miał jakieś elity i ta przynależność do tego elitarnego statusu będzie decydowała o dostępie na przykład jakichś zasobów. I w dialogach jest to tam ważne i w sumie aktualny do dzisiaj bardzo właśnie ciekawe właśnie to rozważania na temat tego, jak w idealnym cybernetycznym ustroju powinny być wyłaniane te właśnie elity. Bo jakby, co jest w ogóle ciekawym ponadczasowym pytaniem, to znaczy każdy ustrój ma jakąś formę selekcji i ta forma selekcji, temu zawsze towarzyszy jakieś zakłamanie, czyli ustrój totalitarny ma taką oficjalną narrację na swój temat, że jest ustrojem doskonałej merytokracji, bo tam powiedzmy tak powiedziałby prorządowo-ortodoksyjny Chińczyk, że ich ustrój jest w ogóle lepszy, ponieważ żeby zostać takim przywódcą, trzeba się najpierw sprawdzić na szczeblu lokalnym, potem tak awansować, tej partii awansować, aż jest właśnie jakimś takim przywódcą ogólnokrajowym i to jest lepsze niż te zachodnie kraje. Zobaczcie, oni mają Trumpa, a my mamy takiego inteligentnego Xi Jinpinga. Mniej więcej tak powiedziałby Chińczyk na podstawie tego, co twierdzą sinolodzy. My oczywiście, jak tu siedzimy, też wierzymy w to, że nasz ustrój jest merytokratyczny, ale w sumie to jest ściema, to znaczy wszyscy to mówimy, czując, że tu jest jakaś, znaczy oczywiście jestem dumny z tego, że mam demokrację i w ogóle uważam, że najwspanialszy ustrój i tak dalej, ale
co wybory, to mamy to uczucie, że taki jest rysunek z tygodnika, nie? Który ciągle mi to, który był na początku lat 90., że który mi ciągle towarzyszy w III Rzeczpospolitej, że idzie taki smutny pan ulicą i tak mówi, i kogo oni kurwa znowu wybrali? Znaczy generalnie jakoś tak, no mieszka w tej demokracji, ale od 20, Jezu, ile już mamy tą lat demokracji, a w ogóle jeszcze nie miałem takiego rządu, żeby o nim myślał per my, to znaczy dla mnie są zawsze oni i w ogóle kto ich wybrał i w ogóle, ja z nimi nie miałem nic wspólnego, więc każdy ustrój ma jakieś tutaj oszustwo i Lem, więc Lem nie ma w ogóle w swoim dorobku takiej fazy, moim zdaniem, w której on uważałby, że tamten ustrój jest tak jednoznacznie stuprocentowo lepszy, to znaczy jest lepszy pod jednym względem, który już widać w tej parodii języka socjalistycznego, czyli lepiej produkuje dobra materialne, ale Lem oczywiście nie to, żeby gardził tymi dobrami, wprost przeciwnie, ale to jednak jest troszeczkę za mało, żeby go uznać za doskonały, więc też pytania Lema właśnie o ten doskonały ustrój, one w różnej formie pojawiają się, pojawia się właśnie w dialogach, pojawiają się w Powrocie z gwiazd, w Wizji lokalnej właśnie. Więc moim zdaniem w tym sensie Lem nie jest na pewno marksistą, znaczy nie, przy wszystkich pokusach, żeby go, sam siebie uważam za marksistę, więc akurat chętnie bym pozyskał takie nazwisko do naszego obozu, ale to byłaby potworne nadużycie, znaczy na pewno nie jest w takim znaczeniu. Natomiast dzieli z marksizmem taką hipotezę, że Lem, że ten kapitaństwo jeszcze chyba nie jest ostatnie słowo ludzkości, na litość boską, no to ten gatunek nie jest aż tak beznadziejny, żeby niczego lepszego nie wymyślić. Tak bym rekonstruował jego podejście, coś lepszego da się wymyślić. Wspomniał pan o tym wątku mizantropii u Lema, prawda, który się zapewne wziął z tych doświadczeń wojennych. Ja bym chciał to pytanie tak troszeczkę uszczegółowić w odniesieniu do stosunku Lema do Polaków, zwłaszcza w późnej publicystyce dużo tam jest takich wypowiedzi, prawda, że Polacy są jacyś tam ciemni, niedouczeni. No, dużo tego jest, raczej właśnie u późnego Lema, ale ciekawi mnie, jak pan właśnie przy pisaniu tej książki w poszukiwaniach, czy odszukał jeszcze jakieś inne tropy, czy jakieś dyskusje właśnie z tego typu, no takim powiedziałbym, raczej negatywnym nastawieniem do Polaków, które mam wrażenie u późnego Lema przynajmniej wyczytałem. Przepraszam, jakoś nie podzielam. No na przykład u Beresia duże są takie fragmenty, prawda? No tak, ale one są, znaczy, raczej wydaje mi się, że są komentarzem do bieżącej sytuacji politycznej. Wydaje mi się, że Lem w ogóle jakoś nie wierzył w takim ekscepcjonalizm, że tak powiem, że są jakieś bardzo, że są jakieś bardzo wyjątkowe. Znaczy, no, wydaje mi się, że jednocześnie był mizantropem. To jest taka karkołomna teza, którą stawiam już jeszcze w poprzedniej książce, że z jednej strony był mizantropem, a z drugiej strony był humanistą w sensie, no, że wierzył w człowieka, znaczy, że uważał go za centralny i ważny temat człowieka, chociaż bardzo był niezadowolony oczywiście z tego, z tym, kim jest człowiek i tak dalej, ale jednak jednocześnie był moim zdaniem humanistą w takim sensie, że wierzył na przykład w równość ludzi, raczej nie przypisał mu takiej tezy, że jakieś są narody lepsze czy gorsze, choćby no, na tej banalnej zasadzie, że jednak mimo wszystkich krzywd, które zaznał z rąk Niemców, właśnie jakoś lubił im to wypominać oczywiście, ale to nie jest tak, żeby odrzucał zaproszenia. Można sobie wyobrazić, że pisarz z jego biografią, że po prostu nigdy więcej nie chce słyszeć tego języka na przykład. Więc no nie miał takiej, znaczy nie obrażał się na narody, wydaje mi się. Znaczy, więc raczej... Znaczy, no owszem, no komentując bieżące wydarzenia polityczne, oczywiście no miał do nas ogólny żal o to, że robimy brzydkie rzeczy z wolnością, którą odzyskaliśmy. To jest mniej więcej cytat z jego wywiadu z nim, więc akurat mi się wrył w pamięć, ale no znajdziemy to w wielu jego publicystycznych tekstach, że Polacy źle korzystają z wywalczonej wolności, ale to raczej jest kwestia... No, bieżącej diagnozy, z którą w zasadzie chyba ja też mógłbym się podpisać, ale to raczej nie było jakieś, nie wiem, jakieś konkretne potępienie, jakieś wady. Tu raczej jest nadzieja na to, że może da się to jakoś przezwyciężyć. Tak mi się wydaje. To jeszcze ostatnie. Mam jeszcze takie pytanie, nawiązując do Lema humanisty. Czasami zarzuca się Lemowi, że w jego książkach praktycznie nie występują kobiety. A czy to nie jest trochę tak, że po prostu bohaterowie są bardziej jakby prototypem człowieka, że tam płeć tak naprawdę nie gra roli? O rany. Co zrobił na przykład w kongresie futurologicznym reżyser zastępując postać Jana Ciszego poprzez kobietę, którą gra. No właśnie, to bardzo, bardzo zgrabnie wyszło, więc w ogóle też...
wiele rzeczywiście utworów Lema wydaje mi się, żeby całkiem zgrabnie przeżyło taki zabieg odwrócenia genderowego, w sensie, że w ogóle mamy właśnie kobietę, znaczy spokojnie sobie wyobrażę kobietę Pilksa. Nawet z tym incydentem ze słynnym klapsem, to właśnie jakaś mogłaby to być kobieta, no tak, przepraszam. To była wtedy perspektywa genderowa i jeszcze queer na dodatek. Tak, natomiast znaczy, wydaje mi się, że odpowiedź jest strasznie banalna, to znaczy Lem swoje utwory science fiction wzorował na literaturze marynistycznej jako na najbardziej znanym sobie tropie. Tam czasami są w ogóle, jedno z opowiadań o Pilksie w ogóle jest no bezwstydnym przeniesieniem Konrada z jego schematem, natomiast jednocześnie jest kilka wyjątków, kiedy Lem coś pisze zupełnie oryginalnie, pisze zupełnie nietypową książkę science fiction, żadnej innej nie przypomina, czyli Solaris. I wtedy akurat kobieta się już pojawia. Natomiast wydaje mi się, że odpowiedź jest banalna i rozczarowująca, ale tu bym jechał w ten sposób, że bezpośrednim powodem nieobecności kobiet w tych wcześniejszych utworach jest to, że nie ma ich też u Konrada, więc i już, trywializując. Też bardzo dziękuję. I może ten, jak ktoś chce pisać książkę, to może gdzieś tam, żeby...